Tegoroczne Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym zakończyły się wielkim sukcesem zawodników grupy CCC Polsat Polkowice. Bartłomiej Matysiak nie miał sobie równych w wyścigu ze startu wspólnego, a Mateusz Taciak wywalczył brązowy medal w jeździe indywidualnej na czas. Jako pierwsi o medale rywalizowali czasowcy. Przyszło im walczyć w Zawoni, niewielkiej miejscowości niedaleko Trzebnicy. Niestety podczas wyścigu pogoda nie rozpieszczała kolarzy, bo przez cały czas, gdy trwała walka na trasie, padał deszcz. Na liście startowej znalazło się 22 zawodników, w tym szóstka pomarańczowych. Tomasz Marczyński, Marek Rutkiewicz, Adrian Kurek, Piotr Gawroński, Jarosław Marycz, Tomasz Kiedyś oraz Mateusz Taciak. Fajnie organizator pomyślał, bo kolarze będą tutaj startowali i mają również półmetek, także kibice będą mogli obejrzeć zawodników przejeżdżających tutaj przez Zawonię. I tak jak mówię, no, trasa na pewno szybka, także te czasy będą bardzo, bardzo wyśrubowane. Ja myślę, że tutaj średnia prędkość zwycięzcy to będzie w okolicach 51 na godzinę. Ta pogoda, która dzisiaj jest, ona może mieć jakiś znaczący wpływ na przebieg rywalizacji, no bo ten deszcz trochę pada i ślisko raczej jest na trasie. Tak, jest ślisko, ale nie ma aż tak dużo tych zakrętów. Trasa, tak jak mówię, jest bezpieczna. Co prawda są na nawroty, ale na nawrotach kolarze nigdy nie jadą szybko. Nie ma żadnych serpentyn, niebezpiecznych zjazdów. Jest w miarę płasko, nawierzchnia bardzo dobra, także nie powinno nic złego się wydarzyć. Na czasówce to jest tak, że kolarz jakby sam pracuje na to, co osiągnie na końcu. Grupa mu nie pomoże, jest sam ze sobą. W związku z tym no, jest to chyba takie najbardziej miarodajne, jeżeli chodzi o dyspozycję, o potencjał. Czy nasi kolarze są w stanie rywalizować już w tym roku z tymi naszymi najlepszymi proturowcami? Ja myślę, że zbliżyliśmy się bardzo mocno do Bodnara i Kwiatkowskiego. To już chyba nie jest taka różnica jak w ubiegłym roku, gdzie zdeklasowali tutaj swoją polską konkurencję. I na pewno ci zawodnicy, którzy będą chcieli walczyć tutaj z nimi o wygranie w tej czasówce, to jeżeli przegrają, to nie będą to takie różnice jak w ubiegłym roku. Z naszych kolarzy kto jest w najlepszej dyspozycji, na kogo można stawiać? Ja myślę, że jeżeli chodzi o grupę CCC, no to na pewno Mateusz Taciak, to jest w tej chwili nasz najlepszy czasowiec. W dobrej dyspozycji jest Tomek Marczyński, Marek Rutkiewicz, oni nie są jakimiś super czasowcami, ale Tomek Marczyński udowadniał, że na czas potrafi pojechać i już był mistrzem Polski w tej konkurencji. Także zobaczymy, wrócili chłopcy dopiero z wyścigu Tour de Suisse, troszeczkę zmęczeni, ale również zrobili tam bardzo dobry trening, mieli dwie czasówki, mogli się przetrzeć przed tymi mistrzostwami. Kolarze mieli do przejechania 40 km. Wśród fanów kolarstwa, którzy przyjechali do Zawoni, byli nie tylko niezwykli ludzie, ale także niezwykłe rowery. To jest jedyny egzemplarz, że tak powiem, w Europie. To jest rower człowieka pierwotnego. Już wtedy człowiek pierwotny myślał o tym, jakby się szybciej przemieszczać. Skonstruował taki rowerek i polował nim na mamuty. A ja stwierdziłem, że on już wtedy myślał o MTB. Na plecy i za mamutem. To działa, proszę pana, tylko troszkę trzeba byłoby nasmarować. Akurat nie miałem czasu, żeby przesmarować. O. A ile lat ten egzemplarz ma? O, trudno określić. Od samego początku na punktach kontrolnych najlepsze czasy notowali Łukasz Wiśniowski oraz Bartosz Huzarski. Gdy jednak na trasę wyruszyli obrońca tytułu sprzed roku Maciej Bodnar oraz wicemistrz Polski 2013 Michał Kwiatkowski, to właśnie oni wykręcali najlepsze czasy. Rywalizacja między tą dwójką była bardzo zacięta. Na półmetku Bodnar był lepszy od Kwiatkowskiego ledwie o 59 tysięcznych sekundy. Druga połowa dystansu to był prawdziwy popis popularnego Kwiatka, który ostatecznie pokonał Bodnara o 27 sekund i odebrał mu tytuł mistrzowski w jeździe indywidualnej na czas. Na trzecim miejscu, podobnie jak przed rokiem, rywalizację ukończył kolarz grupy CCC Polsat Polkowice Mateusz Taciak. Udało Ci się obronić brązowy medal, chociaż w skrajnie różnych warunkach, bo pamiętam rok temu straszliwy upał. Byłeś na pewno dużo bardziej zmęczony po pokonaniu dystansu przed rokiem niż dzisiaj. Minimum wykonane w tym roku. Chciałem co najmniej obronić ten brązowy medal. A chciałem pojechać coś więcej, chciałem się zbliżyć do czołówki, chciałem troszkę mniej stracić niż w zeszłym roku. No niestety nie udało mi się, straciłem do zwycięzcy dość sporo. W tym roku warunki akurat mi nie odpowiadają takie. Niespecjalnie lubię deszcz i taki chłód. W zeszłym roku faktycznie też nie było łatwo, był okropny upał
i może to było powodem, że człowiek był taki na mecie wycieńczony. No ale w tym roku warunki też takie nieodpowiadające za specjalnie, no ale mimo wszystko udało mi się pojechać to minimum, które sobie założyłem w tym roku, no i z tego trzeba się cieszyć. Ale tam z tych takich wstępnych wyników to jest kilkanaście sekund odrobiłeś chyba w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nie znam oficjalnych wyników, nie wiem ile dokładnie straciłem. No być może coś lepiej, ale tak naprawdę na takim dystansie te parę sekund to praktycznie nic nie znaczy. Chciałem po prostu stracić jeszcze lepiej, po prostu chciałem pojechać i nie, żeby nie było takiej przepaści do zwycięzcy. Ale niestety no, zabrakło troszeczkę. Kwiatkowski dzisiaj pojechał naprawdę bardzo dobrą czasówkę. No i nie jest to żadną niespodzianką, także tego się można było spodziewać. No ale tak jak mówię, z medalu trzeba się cieszyć, jest to minimum, które sobie założyłem. Dziękuję bardzo dyrektorowi Piotrowi Wadeckiemu. Bardzo mi dzisiaj pomógł, jego doping naprawdę bardzo mi pomaga i myślę, że gdyby nie on, byłoby mi dzisiaj ciężej. Jest to dla mnie szczególny dzień, bo pierwszy raz jakby w życiu zakładam koszulkę mistrza Polski, wjeżdżę na czas w Elicie i na pewno pokonanie Maćka nie jest łatwą sztuką. Maciek jest naprawdę świetnym czasowcem, ja naprawdę dzisiaj miałem dobry dzień i z tego dobrego dnia najbardziej się cieszę, bo przed Tour de France szukam tej swojej dobrej formy i takie dni jak dziś naprawdę mi są potrzebne. Czyli ta twoja dyspozycja idzie w dobrym kierunku, bo powiedziałeś tutaj na konferencji, że miałeś rzeczywiście problemy, ale teraz dzisiaj wszystko było ok, żadnych problemów nie odczuwałeś. No po dzisiejszym dniu mogę stwierdzić, że chyba idzie wszystko w dobrym kierunku. No mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a to na pewno się okaże podczas Tour de France. No, robię wszystko jak najlepiej potrafię i fajnie, że mogłem to zaakcentować też dzisiaj. Środowa jazda indywidualna na czas była pierwszą odsłoną Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. W niedzielę przyszedł czas na wieńczący rywalizację wyścig ze startu wspólnego. Tym razem cykliści przenieśli się do kolebki kolarstwa polskiego w Sobótce, gdzie czekało na nich mnóstwo kibiców. Do przejechania mieli aż 222 km. W ubiegłym roku w Sobótce zwyciężył Michał Kwiatkowski, który o błysk szprychy wyprzedził na finiszu Adriana Honkisza z grupy CCC Polsat Polkowice. W tym ambicje polkowickiej ekipy sięgały wyżej. Nie ukrywam, że liczymy na złoty medal w tym roku. W tamtym roku zabrakło niewiele, parę centymetrów. Adrian przegrał Mistrzostwo Polski. Mam nadzieję, że w tym roku no, bardziej szczęście się do nas uśmiechnie, jednak o to złoto powalczymy. Jaki jest plan taktyczny na ten dzisiejszy wyścig i czy ta trasa to jest dokładnie ta sama trasa co przed rokiem, czy są jakieś różnice? Trasa nie różni się niczym w porównaniu do roku poprzedniego. Na taktykę mamy taką już założoną od kilku dni, żeby zawodnicy od startu atakowali. Zrobiła się dosyć duża opozycja zawodników zagranicznych, ścigają się w ekipach zagranicznych, którzy na pewno będą chcieli też pojechać pod Michała Kwiatkowskiego. No my tutaj myślimy, że jednak nasz plan będzie bardziej do zrealizowania niż plan jakim zagraniczny. 3, 2, 1, pojechali, szczęścia chłopaki! Brawa, brawa, brawa! Od samego początku kolarze próbowali atakować. Jako pierwsi z grupy odjechali Kamil Gradek z BDC Markpol oraz Mieszko Bulik z Sante BSA. Ten atak został po kilkunastu kilometrach skasowany. Co tam Jarek? Koło minuty, niecała, 50 sekund. Jedź spokojnie tak jak jedziesz teraz. Jak się czujesz? Na przedostatnim okrążeniu z 16-osobowej grupy, która przewodziła stawce, atak przypuścił Maciej Bodnar. Odjechał na podjeździe pod przełęcz Tompadła. Gdy wjeżdżał na ostatnią pętlę, miał 38 sekund przewagi nad pozostałymi kolarzami. Cykliści z ekipy CCC Polsat Polkowice ostro pracowali, aby skasować odjazd i ta sztuka udała im się 10 km przed metą. Wówczas nastąpił kolejny atak. Tym razem odjechali Pluciński, Podlaski, Franczak, Niemiec, Kasperkiewicz, Matysiak, Marczyński, Rutkiewicz i Gołaś. O losach wygranej zdecydował sprint z tej grupki. Najwięcej sił zachował doskonały w takich sytuacjach Bartek Matysiak, który pokonał dwójkę z Active Jet, Pawła Franczaka i Michała Podlaskiego. Już tam ta niesamowita walka o tytuł mistrza Polski. Jeszcze mamy dalej walka i mamy mistrza Polski, ale pięknie i wygrywa.
wygrywa, proszę Państwa, Bartek Matysiak, mistrzem Polski. Bardzo się cieszę. Chciałbym podziękować całej ekipie. Wykonali naprawdę wspaniałą pracę. No nie ukrywam, że od początku tutaj, że tak powiem, byłem liderem i oni jechali na mnie, także wszystko się udało. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i im dziękuję. Te ostatnie metry jak z Twojej perspektywy wyglądały? Czy Ty w ogóle coś kontrolowałeś? Pamiętasz coś, czy po prostu jechałeś ile sił w nogach, mając ciemność przed oczami? No końcówkę trzeba było jeszcze no zachować jakiś taki trzeźwy umysł, że tak powiem. Było dwóch zawodników z Active Jeta, także oni mieli przewagę. Musiałem to jakoś taktycznie rozegrać. No i udało się. Cieszę się z tego, że nasz zawodnik został mistrzem Polski. Po dwóch latach przerwy koszulka mistrza Polski w końcu wróciła do Polkowic. I do polskiej grupy, co również jest bardzo istotne. Tak, i do polskiej grupy. Sobótka okazała się w tym roku bardzo szczęśliwa dla ekipy kolarskiej CCC Polsat Polkowice. Dwa medale Mistrzostw Polski to z pewnością dobry prognostyk przed zaplanowanym na początek sierpnia Tour de Pologne, w którym to kolarze w pomarańczowych trykotach będą walczyć z najlepszymi cyklistami świata.